supposed to be like a house party type song, like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me. Siemanko wszystkim, ja jestem Nemzi, a to drugi odcineczek z Top Worlda razem z Kubańczykiem. Witam wszystkich. I Kazubkiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pomogą mi oni przedstawić następujący samochód. Jest to Lamborghini Murcielago LP640, wersja Frozen Hunter, którą zakupiłem, o jeśli nie mylę, dokładnie rok temu. Została ona wprowadzona na 6 stycznia 2012 roku. I powiedzieć. Dopłaciłem za nią około 5000 boostów, aktualnie jest do kupienia za 1700 IGC lub 4600 boostów. To my to pamiętasz, że kupiliśmy w wersji diamentowej. No to właśnie mówię, Trousers Hunter, to jest ta wersja. Jest aktualnie 5 wersji w Need for Speedzie tego samochodu. Nie będę wymieniał jakich, bo nie pamiętam i nie jestem dokładnie pewny. Co można ci powiedzieć? Cabrio. No nie, to jest oddzielna wersja, to jest całkowicie inny model. Tak? Tak. Samochód został wprowadzony, ogólnie wyprodukowany w 2006 roku. Ma pod machą 6,5 litra V12, 631 koni i napęd na 4 koła. Jego prędkość maksymalna na podstawie bez żadnych części tuningowych wynosi 308 km na godzinę. Przyspieszenie jest silne, jak i dość wysoka prędkość maksymalna, jak na tą klasę. Potlenek azotu, czyli nitro, jest też na wysokim poziomie, więc bez problemu nadaje się na większość wyścigów. Samochód z dużych prędkościach jest trochę niestabilny, lecz on ma takie coś, że przy każdej prędkości inaczej się zachowuje. Jeśli wchodzimy w zakręt wysokiej prędkości, wystarczy, że spuścimy nogę z gazu, a bez problemu uda nam się pokonać ten zakręt. Co do ucieczek drużynowych, może mieć on problemy ze suwami, ale myślę, że bez problemu możemy go wykorzystywać, bo bez problemu daje sobie radę z zwykłymi samochodami policyjnymi, jak i blokadami na drogach. No to chcecie coś dodać? Bo ty, Kazubek, posiadasz ten samochód, a Kubańczyk tylko może. Tak, z tego to jest co mój drugi samochód, bardzo przestronny. Dużo nim jeździłem na początku, o, bardzo dużo, zanim jakikolwiek inny samochód kupiłem. Bardzo mi ułatwił życie, nie powiem, że nie. Dobra. Kubańczyk, chciałbyś dodać coś? Posiadałem kiedyś test tego samochodu i przyspiesza całkiem, lecz na zakrętach dla mnie praktycznie, no zawsze Lamborghini jakoś nigdy nie za bardzo lubiłem i na zakrętach w tej grze również się ciężko wyrabiać nim. No i to tak już jest. No dobra. To dobra, ja go przedstawię teraz u dealera i to wszystko pokażę. Ceny, jak widzieliście, już mówiłem, więc nie będę tam wchodził, tylko wejdę w tuning, zobaczycie, jakie mam w nim ulepszenia. Wsadzone. Tak, ogólna klasa to jest na 714, prędkość maksymalna 726, przyspieszenie 816, prowadzenie 601. Części dwugwiazdkowe, jak widzicie, mam pomontowane w nim. No takiego już dostałem za boosty. I postaram się teraz przedstawić tuning wizualny jego. Jak widzicie, ja go mam tak, jak go dostałem, tylko co prawda pakiet karoserii zlikwidowałem, bo mi się on nie podobał, ale no każdy ma inny gust. To nie był ten. Nie, to raczej nie był chyba ten pakiet. A może i ten, nie pamiętam. Maski, malusiki. No, rozumiem, takie. No jak zwykle super wygląda, ale no, co tu poradzić. Dobra, tu reszta jest zamontowana. Tak by on wyglądał, gdybyśmy kupili wszystkie części. Znaczy, no, tylko koła. I pakiet karoserii. A za na zwykłych częściach, za zwykłe, to prawda, bo jak wy go kupicie, będziecie mieli go z tego, że tak powiem. To będzie on wyglądał coś w tym stylu.
to na lusik może być. Jakieś maski, neony, koła, neony to macie. Będziecie mieli z magazynu to i to i tak, tak, tylko bez spoilera. No a spoilera nie zdejmę, bo jeszcze zapiszę i będę miał problem. No coś takiego. Wolę to zrobić inaczej, w ten sposób. Okej. To teraz przejedziemy się na naszym torze i określimy jego czas. Bum, 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 bum. Gotowi? Nie. Mnie tu stoję. Dobra. Pytanie, czy dobrze leżę na linii startu? Dobra. Z waszej strony? Dobra, to dobrze. Kazubek źle? Dobra, jeszcze z tym jedziemy. No daleko trochę, no. Podjedź jeszcze tak, jeszcze trochę do przodu podjedź. Żeby tak maski były równo. No podjedź do przodu, no jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dobra. Gotowi? 3, 2, 1, start. No to startujemy. No lubi sylaczka samochód spalić na starcie. Fajnie rzuca na początku, nie powiem, że... Dość stabilny, szczerze powiedziawszy, jest. Dużo nim jeździliśmy, przecież to był nasz drugi samochód, chyba mój trzeci dokładnie. Ale zawsze się go brało z tego powodu, że on był najlepszy. Dobrze się nim pokonuje zakręty, bez problemu wszystko, więc... Bez dociągnąć go do maksymalnej klasy i zostawić go na klasie A i brać go do wyścigów, bo do tego się nadaje. Nie wiem, jak to no... tak dobrze wyrabia na zakrętach, bo raczej mi się wydaje, że na przykład pojazd, który obecnie ma kazubek. Kazubek, jaki ty masz samochód? Jakiego Porsche'aka? No matko, teraz ci nie powiem. Aha. To praktycznie ma takiego krótszego i chyba krótsze się lepiej na zakrętach wyrabiają, a twój Lamborghini to akurat jest długi strasznie, no więc... Nie wiem, jak na zakrętach, no ci powiem, że nie powiedziałbym, że tak łatwo się wyrabia, ale... A, bo mi coś dzisiaj nie idzie. Ale ogólnie tak. Znaczy skrętny jest bardziej. Lamborghini czy Porsche? Moje Porsche. Aha. No ale jest wolniejsze, nie? No. Chyba, że to tamto Porsche, co ostatnio dostaliśmy na klasie S. Ostatnio? Nie, ostatnio, że dostaliśmy, a tego... Tego... Lamborghini, co nie, ostatnio dostaliśmy. Tak, tak. Miura Concept. To ostatnio, no wcześniej, no... Co też, czy nie było tej afery? No. Dobra, dzwon, jeszcze raz jedziemy. To startujemy! Rum, 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 rum. Oj, kazubek idzie równo. No, i dzwonów nie zalicza. W sumie to prosta jest dopiero, to nie ma co się dziwić. Jakie mijanie, ja pierdziłej. Wow. Trochę nadzorowność. Nie wiem, sorry, jakim cudem wy przejeżdżacie przez te cywilne pojazdy? No to są lagi. Mhm. Może tak, może nie. Ale poszedł! Ja pierdzioka torpeda! A mamo! To jest tylko Lamborghini. Torpeda, rakieta to jest mój samochód. Astra. Aż 25 koni z nitem 32. Nie no, trochę więcej. Ale mogę takie z rzeczywistych samochodów porobić, co? Wyścigi? No, fajne. Golf dwójka, trójka. To jakieś BM-ki. Ale trochę ciężko się na tych półkolach skręca tym gównem. No to puszczaj nogę z gazu. No puszczam! Tylko nogę, a nie się spu... Wiesz co? Życie ci chyba niemiłe. Bajcyk, znowu mnie wyprzedziłeś. Cheater!
Miura była wolniejsza i łatwiej się wchodziło w zakręty. Powiadasz? Tak. I nie przeze mnie kazówek i tak dzwona zaraz zaliczysz. Wiedziałem. Okej, chłopacy, ja już jestem na mecie. Oh my god. Ja pierdolę. Wykrakał, łopa, jedna już tak aby. Dobra. Nie, dobra. To była właśnie druga prezentacja. Mam nadzieję, że się podobała. I zapraszamy na następne odcinki, w których na pewno zaprezentujemy następny jakiś samochód. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Żegnam.